Cześć. To, co tutaj widzicie, to w pełni sprawny aparat fotograficzny. Trochę nie wygląda, prawda? Ale spełnia wszystkie warunki, jakie powinien spełniać aparat fotograficzny. To znaczy, ma w sobie ciemną komorę, w której powstanie obraz. Oczywiście tył jest zamykany. To jest tylko po to, żebyście zobaczyli, jak to wygląda w środku, ok? Ma mechanizm przesuwu filmu. To jest akurat na film średnioformatowy. Widzicie tutaj taką rolkę bardzo charakterystyczną. I wyposażony jest w obiektyw i migawkę. To jest migawka. A obiektyw widzicie tutaj. Trochę dziwny, prawda? Ponieważ zrobiony jest z miedzianej blaszki. Nie ma tam żadnej soczewki, nie widzimy tutaj żadnej wypustki, jaką kojarzymy normalnie z obiektywami. To jakim cudem to jest obiektyw i jakim cudem to w ogóle robi zdjęcia? Otóż jest to aparat otworkowy, ponieważ w tej miedzianej blaszce jest maleńki, malusieńki otwór o średnicy 0,2 mm. Chcecie zrobić taki samodzielnie? Polecam Wam prostszą metodę niż wycinanie tego ze sklejki i sklejanie. W ogóle bardzo dziękuję mojemu tacie, który zrobił ten aparat. Moje robótki ręczne ograniczają się do kilku prostych ruchów i nie byłbym w stanie tego sam zdziałać, ale... Pudełko po zapałkach. To i jeszcze kilka akcesoriów wystarczy Wam, żebyście zrobili własny aparat otworkowy. To co? Do dzieła? Do wykonania aparatu otworkowego będziemy potrzebowali kilku rzeczy. Po pierwsze, pudełka po zapałkach. To pudełko zostało już przeze mnie specjalnie przygotowane. W sumie jest tu prawie że gotowy aparat otworkowy. Co my tutaj mamy? Wyciągamy sobie szufladkę i wycinamy w niej okienko, najlepiej 36x24 mm. Wtedy będziemy mieli taką wielkość klatki jak w aparacie pełnoklatkowym lub po prostu w aparacie na film 135, który robi po prostu tak zwany mały obrazek. W środku wyczerniam to sobie wszystko czarnym flamastrem, po to, żeby jak najmniej odbijało światło. Natomiast w tej części pudełeczka wycinam w środku małe okienko. To okienko jest po to, żeby na wierzch nakleić blaszkę z dziurką. Jak ją przygotować, oczywiście zaraz powiem, i przykręcamy ją taśmą. Potem to wszystko się razem składa i za chwilę będzie robiło zdjęcia. Jak w takim razie przygotować blaszkę? Bierzemy sobie kawałek blaszki aluminiowej, najlepiej wyciętej z jakiejś puszki po napoju, i z jednej strony dobrze jest ją sobie później, już po skończeniu robienia dziurki, pomalować na czarno. Chodzi o to, żeby tutaj też nie odbijało się światło. I teraz bierzemy sobie szpileczkę i nabijamy tutaj szpilkę na blaszkę. Chodzi o to, żeby przeszedł tylko sam czubek. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Tutaj może być tego nie widać, ale no, może troszkę. Widzicie, przez blaszkę przeszedł tylko sam czubek szpilki. Nie przychodzi ona cała, ponieważ szpilka jest troszeczkę za gruba, jak na dziurkę, którą chcemy wykonać. Dziurka, którą chcemy zrobić, ma mieć tak maksymalnie 0,3 mm, więc cała szpilka ma zdecydowanie więcej. Sam czubeczek przechodzi na drugą stronę i wystarczy. Wtedy bierzemy kawałek papieru ściernego, najlepiej o bardzo drobnym ziarnie, i wycieramy z jednej i z drugiej strony, po to, żeby ta dziurka była po prostu płaska, żeby nie był taki wygięty kołnierz. Kiedy to jest gotowe, przyklejamy to po prostu do pudełka i obwiązujemy taśmą. Jak teraz włożyć film? Otóż potrzebna nam będzie puszka po skończonym filmie, ale z zostawioną końcówką. Ona posłuży nam do tego, żeby tutaj przykleić końcówkę tego filmu i będzie się przewijał z rolki na rolkę. Bierzemy sobie nowy film i obcinamy jego końcówkę na równo, ponieważ jak wiecie, nowy film ma tutaj taki języczek. My ten języczek obcinamy. I teraz bierzemy film emulsją w naszą stronę i przeciągamy przez pudełko, tak żeby emulsja była skierowana w stronę dziurki. I teraz wkładamy z powrotem szufladkę. Spójrzcie, film będzie wchodził za szufladką, tam będzie robiło się zdjęcie i będzie wychodził z drugiej strony. Z drugiej strony bierzemy drugą puszkę i za pomocą taśmy klejącej łapiemy je razem i wciągamy tutaj do środka. Teraz to zrobię.
Kiedy przekręcę tutaj tę rolkę, film się napnie i będzie przechodził teraz z jednej rolki do drugiej przez pudełko. Żeby to wszystko się razem trzymało i żeby nie wpadało nam tutaj światło, musimy to teraz uszczelnić za pomocą izolacji. Ja mam tutaj taką izolację, którą za chwilę do tego wykorzystam. Zwracamy szczególną uwagę, żeby te miejsca, w których mogłoby wpaść do środka światło, były dobrze zaklejone, ale też żeby taśma nie przykleiła się do filmu, po to, żeby mógł się swobodnie tędy przemieszczać. Kiedy już okleimy to wszystko porządnie, wklejamy sobie tutaj migawkę. Jak ją zrobić? Z jednego kartonika robię okienko, tu akurat zużyłem pudełko po Fomapanie i przykładam tutaj. Doklejam to taśmą. A następnie robię szparę pomiędzy taśmami, gdzie wejdzie migawka. Migawka ma postać takiego paska. Kiedy będę chciał robić zdjęcie, zrobię cyk i cyk. Zdjęcie zrobione. Jak przekręcać film? Kręcimy oczywiście tą rolką, która była ze zużytego filmu i nawija w siebie zrobione zdjęcia. Można wsadzić tutaj kawałek jakiegoś metalu albo cokolwiek, co pozwoli nam po prostu złapać to mocno, lepiej niż palcami, ale jeżeli chcemy robić to palcami, to też nic złego się nie stanie i możemy tym po prostu kręcić. Kiedy poczujemy opór, najlepiej jest zrobić pełny obrót i jeszcze kawałek. Wtedy raczej przesuniemy o pełną klatkę. No i cóż, weźmy się za fotografowanie. Pewnie zastanawiacie się, co to za tygrysie paski na tych zdjęciach. Otóż nazywa się to bromide drug i powstaje wtedy, kiedy robimy tak zwany stand develop. Powiem o tym w innym odcinku. W skrócie, jest to moje lenistwo i głupota. No ale obejrzyjmy zatem kilka zdjęć z innego aparatu otworkowego, który zrobiłem, który wywołałem normalnie.